Sentai! Us. Witamy na naszym dzisiejszym treningu. Cieszymy się, że jesteście z nami. I zaczynamy. Bieg w miejscu i mobilizujemy ramiona. W tył. Po 10. Ep, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. Przód. Ep, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. W górę. Ep, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I w tył dołem. Ep, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I jeszcze raz przód. Ec, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. W tył. Ec, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I w górę. Ec, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I w dół tyłem. Ec, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. Świetnie, kamajte, ręce w pozycji obronnej, pięści zamknięte i tuptamy i bieg bokserski w miejscu. I poruszamy się w przód, w tył, prawo, lewo. I teraz poruszacie się tak jak Sensei Ola, naśladujecie kierunek jej ruchu. Świetnie. Rozluźniamy się. Stopy złączone, ręce przy udach i pajacyk. Na razie powoli, pełen ruch nad głowę i do nóg. I bieg w miejscu i krążenie ramion w przód. Tak. I uwaga, jedna w przód, druga w tył. Hajime. Antaj. Jamę. I przed ramiona, łokcie wysoko i w przód. I bieg w miejscu cały czas. Antaj. Aikote, nadgarstki. Głowa, mai ushiro. Os. Yoko. Os. Migi hidari. Os. Imawashi. Os. Patrzymy w jeden punkt, cały czas rozkierowany. Antai. Os. I świetnie. I zaczynamy wykrok w przód i ręka w górę, druga w tył, wybór. Chodzimy. I przeskokiem 20 razy. Chodzimy. I świetnie. I wykrok ze skrętem barków. Os. Ni. San. Si. Go. Roku. I przeskokiem 20 razy. Os. Chodzimy.
Świetnie. I skip w miejscu, unoszenie kolan, skip. A, chodzimy. I skip C, pięty o udo. I stopy złączone, ręce tak jak do czasów sierpowych, dwie uniesione i podskoki obunu ze skrętem. Chodzimy. I przyspieszamy 20 razy. Chodzimy! Jamy. Ręce z boku, poziomo i dłonią do stopy z tyłu. Ich, ni, san, chi, go, ku. I przeskokiem. 20 razy. Chodzimy. Ręce z przodu, kamaite i dłonią do stopy na krzyż z przodu. Ich, ni, san, chi, go, ro. I teraz podciągamy nogę wysoko, żeby dotknąć dłonią. 20 razy. Chodzimy. Ni, świetnie. Pozycja do walki, prawy cios tylny, jeżeli tylna noga jest prawa, i przeskoki z ciosami prostymi. Chodzimy. I poruszamy się w przód, w tył, w przód, w tył, w prawo, w lewo, w prawo i wyrównujemy na środku. Jesteśmy znowu w miejscu. I teraz uwaga, zatrzymujemy się w pozycji i tak jak mamy prawą rękę, to lewa ręka jest cały czas przy brodzie, przy tułowiu, a uderza tylko prawa ręka, niezależnie w której jesteśmy pozycji. Czyli jest jeden przeskok jest bez ciosu, drugi jest ciosem. I uwaga, zmiana. Pamiętaj, druga ręka to samo. Chodźmy. I rozluźniamy się. Ręce przy głowie, nogi ugięte, tu prosty. I opad wyprost. Ich, patrzymy przed siebie, plecy proste. Ni, san, shi, go, ro. I ze skrętem w tył. Ich, ni, san, chi, go, ro. I do ziemi, do nieba. Ich, ni, san, chi, go, ro. Świetnie. Wracamy do pozycji walki. Ręce mamy tak jak do przeskoku wtedy ze skrętem. W razie tylna ręka jest tylny bar skręcony w przód. I jeszcze raz w miejscu same przeskoki. Zwróćcie uwagę na utrzymanie właściwej pozycji ramion. Chodzimy. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kiu, dziu. Uwaga. Teraz ta ręka, która jest w przodzie, zostaje. Druga ręka, przepraszam, ta ręka w przodzie jest tylna, ręka zostaje. Lewa ręka się tutaj. I uwaga, robimy to samo. Ręka jest tak, jakbyśmy robili przeskoki ze skrętem barków, tylko ta ręka cały czas jest tutaj w ten sposób ułożona. Czyli cofam, uderzam, zobacz, jest usztywniona, bark biodro się skręca, ta ręka w taki sposób cały czas pracuje. Tak jakbyśmy zadawali cios sierpowy, tylko jeszcze bez powrotu na gardę. Jamy. Antaj, zmiana pozycji, zmiana ręki. Zmiana. I to samo, chodzimy. Jamę. Aure. Świetnie. Teraz zrobimy
pozycji walki, przeskoki, tak jak robiliśmy, tylko już będziemy wykonywać cios sierpowy na zmianę przy przeskoku. I uwaga, chodzimy! I jamy, i rozluźniamy się. Nogara, etch. Ni. San. Si. Okay. Jamy. I uwaga, jeszcze raz po takiej pozycji walki. Popracujemy teraz trochę jeszcze nad pracą stóp i robimy bieg bokserski po pozycji walki, w razie lewa noga w przodzie. Uwaga, chodzimy. Antaj. 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 I rozluźniamy się. Świetnie. A teraz stajemy sobie w pozycji kibadachi. Świetnie. Ręce kamaite. I tak jakbyśmy robili bieg bokserski, tylko w pozycji kibadachi. Takie stepowanie z unoszeniem stóp. Chodzimy. I poruszamy się do przodu, jak możemy. Do tyłu. Lewo. Prawo. Cały czas nisko i stepujemy, stepujemy. Nie jest łatwo. Ruszamy się prawo, lewo. I rozluźniamy się. Nogar, idź. Ni. Sam. Troszkę bliżej. I w pozycji heikodachi stajemy, kamaite, ręce przy głowie i uderzamy cios prosty ze skrętem stopy 45 stopni. Prawa w lewo, lewa w prawo. Uwaga, ich, ni, san, chi, go, roku, chi, chi, kyu, chu. I teraz zaczyna prawa, dwa ciosy. Później lewa, dwa ciosy ze skrętem. Prawy, lewy albo lewy, prawy. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Shi. Chi. Kyu. Cio. Świetnie. I teraz zaczynamy cios sierpowy, to jest ze skrętem. Tylko normalnie w przód uderzamy. Uwaga. Ich. Ni. Zwróć uwagę, ręka jak wykonujesz cios, porusza się najpierw do przodu. Do przodu się pięć hop, i dopiero później zakręcamy, uderzamy z boku. W momencie uderzenia przedramię jest równolegle, no mniej więcej do, może nie równolegle, ale prostopadle do przedramienia. Ramię do przedramienia. Jeszcze raz. Ich. Ni. San, shi, go, ku. Ok, i teraz zwróćcie uwagę, jak wykonujemy to ćwiczenie, takie wprawiające do ciosów sierpowych, to żeby ten moment kulminacji ciosu był jednocześnie taki sam dla pięści, barku i biodra. Że w momencie, kiedy kończę cios, ruch barku, biodra się zatrzymuje. Powoli, teraz robimy bardzo powoli, myśląc o tym, co przed chwilą powiedziałem. Czyli na przykład prawa ręka. Itch, hop, hop. Pach. I wracamy. Ni. San. Si. I jeszcze raz. Troszkę szybciej, ale myślcie o tej kulminacji. Pięść, bark, biodro uderzają w tym samym momencie i później cofają się. Ich. Ni. San. Si. Go,
Roku. Ści. Haci. Kiu. Cio. Świetnie. Rozluźniamy się. Shizentai. Us. Yoidachi. Aj, Seiken Churanski. Ech. Ne. San. Che. Go. Ro. Zwróćcie uwagę, wykonujemy cios Seikenski w pozycji Heikodachi, żeby było tym początkującym osobom łatwiej, które nie znają jeszcze na przykład Sanchindachi. Zwróćcie uwagę na pracę ciała. Za ciosem idzie barki biodro. Mimo, że nie skręcamy pozycji, nie mamy nogi wysuniętej w przodu. W przód to dzięki temu, że mamy nogi ugięte, pracujemy całym ciałem. I jeszcze raz, troszkę dynamiczniej. Ech! Ne! San! Che! Go! Ro! Aj, kagicki. Ech! Ne! San! Che! Go! Ko! Ście! Che! Kyo! Cio! Aj, shitacki. Ura ken shitacki. Odwróconą pięścią cios z dołu. Ech! Ne! San! Che! Go! Roku! Ście! Hacie! Kyo! Cio! Zwróćcie uwagę, ciosy uderzane frontalnie celujemy w płaszczyźnie symetrii. Cios kagicki na przykład przeciągamy przez płaszczyznę symetrii. Tak mniej więcej do przeciwległego krawędzi tułowia. Agecki. Ecz! Ne! San! Się! Go! Ku! Ście! Hacie! Kiu! Cio! Świetnie. Bokiem poprosimy sensei Krzysztof i jeszcze raz zaczniemy. I say kenski. Wyraźnie. Nogi ugięte, żebyśmy z tego ugięcia nóg mogli wyprowadzić mocny cios ze skręcem barku i biodra. Ecz! Ne! San! Się! Go! Ku! Ście! Hacie! Kiu! Cio! Kagicki. Ech! Ne! San! Che! Go! Ko! Ście! Hacie! Kiu! Cio! Aj, ura ken shitatsuki. Ech! Ne! San! Che! Go! Ko! Ście! Hacie! Kiu! Cio! Agecki. Ech. Ne. San. Che. Go. Ku. Ście. Che. Kyo. Cio. Dobre. Jasume. Takie krótkie wprowadzenie poprzez Kihon, żebyśmy tutaj, żebyście może lepiej zwrócili uwagę na szczegóły dotyczące użycia barku i biodra przy wykonywaniu ciosów. Teraz te same techniki wykonamy w pozycji do walki. Joj! Komejtyę! I zaczniemy od ciosu prostego. Cios prosty, tylny, uderza prawa ręka. Ecz! Ny! San! Się! Go! Ro! Cios sierpowy, prawy. Ecz! Ne, san, się, go, rok. Cios z dołu, uraken shitacki na tułów. Ecz. Zwróćcie uwagę na mocne skręcenie nadgarstka, tak żeby była pięść poziomo, bo dzięki temu skręceniu łokieć układa się bliżej tułowia, lepiej nas zasłania i możemy lepiej trafić bardziej centralnie tam, gdzie ten cios ma trafiać. Ne. San, che, go, ko, ście, hacie, kyo, cio. Świetnie. I teraz z bokiem to samo. Zaczniemy od ciosu prostego. Ecz, ny, san, che, go, ko,
Ście. Hacie. Kio. Cios sierpowy. Ecz. Ny. San. Się. Go. Ku. Ście. Hacie. Kio. Cio. Świetnie. I cios z dołu, sztacki. Ecz. Zwróćcie uwagę, że tu po ciosie powoli sensei wyprowadza coś i od razu wracamy ręką pięścią do brody. Ecz. Ny. San. Się. Go. Ku. Ście. Cie. Kiu. Cio. Świetnie. Stajemy frontem. Sensei Krzysztof. Antai zmiana pozycji. I teraz symetrycznie jeszcze popracujemy nad prawą ręką. Na razie w odwróconej pozycji. Zaczynamy. Cios tylny prosty. Ecz. Ny. San. Się. Go. Ku. Ście. Cie. Kiu. Cio. I cios sierpowy prawy. Lewy, przepraszam. Ecz. Ny. San. Si. Go. Ku. Ście. Hacie. Kiu. Cio. I cios z dołu. Ecz. Ny. San. Si. Go. Ku. Ście. Hacie. Kiu. Cio. Świetnie. Antai. I teraz w pozycji walki wykonamy tylną ręką. Cios prosty. Po skręcie wracając. Lewa ręka wykona cios sierpowy. I uwaga. Ecz. Ny. San. Ci. Go. Rok. Tu już jak mamy prostą kombinację, jeżeli już opanowaliście technikę w miarę poprawnie, to możecie już troszeczkę zdynamizować wykonanie tych ciosów. I teraz cios prawy sierpowy, lewy sierpowy. Uwaga. Ecz. Ny. San. Ci. Go. Ku. Ście. Cie. Kiu. Cio. Cios z dołu. I lewy sierpowy kończy. I uwaga. Ecz. Ny. San. Cie. Go. Ku. Ście. Cie. Kiu. Dzio. Świetnie. A teraz jedną ręką uderzymy trzy ciosy na jedno tempo. Cios prosty, cios sierpowy, cios z dołu i zakończymy ciosem sierpowym jako czwartą techniką. Uwaga. Ecz. Ny. Zwróćcie uwagę, za każdym razem jest pełne przetoczenie stopy, wejście barkiem biodrem i powrót do pozycji. San. Się. Go. Ryku. Świetnie. A teraz wykonamy dwa ciosy proste, dwa ciosy sierpowe, o tym od razu, i dwa ciosy z dołu. Świetnie. Na jedno tempo wykonamy sześć technik. Na razie nie śpieszymy się, zwróćcie uwagę na balans ciała i przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę przy wykonywaniu ciosów. Ecz, prosty, prosty, sierp, sierp, z dołu, z dołu. Ny.
san. Si. Go. Go. Świetnie. A teraz wykonamy. Uwaga, tylko jedną ręką. Cios prosty, lewą ręką. Cios sierpowy i cios z dołu. Zwróćcie uwagę, po każdym ciosie robimy takie pogłębienie skrętu do tyłu, tak jakbyśmy robili prawą ręką na przykład blok. Wyobrażamy sobie, że robimy prawą ręką blok. Możemy robić blok, nie musimy. Chodzi o to, żeby mocniejszy był skręt i mocniejszy cios lewą ręką. I zaczynamy. Cios prosty, cios sierpowy, cios z dołu, lewą ręką. Ecz. Ny. San. Cie. Go. Raku. Ście. Hacie. Kiu. Kiu. Aj, dobre. Us. I rozluźniamy się. Us.